Jest. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na konferencji, na której reprezentuję oprócz Stowarzyszenia Wolne Konopie również Koalicję Medycznej Marihuany. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę państwa podziemnego, założenia państwa podziemnego. Mimo pozornego odzyskania wolności przez Polaków, w Polsce nadal istnieje państwo podziemne. Istnieje podziemie, które przez samych tych ludzi nazywane jest podziemiem nadziei, a mianowicie podziemie ludzi, którzy chcą się leczyć legalnie medyczną marihuaną. Dziś startujemy z kampanią społeczną, że konopie leczą. Konopie leczyły, leczą i leczyć będą, niezależnie od systemu prawnego, jaki będzie obowiązywał w Rzeczypospolitej. Apelujemy zatem o to, żeby ten system prawny zmienił się jak najszybciej, dlatego że za tymi dramatycznymi historiami kryje się, po prostu czai się śmierć. Ci pacjenci, niektórzy z tych pacjentów bez leku, jakim jest marihuana, zwyczajnie umierają. I to o nich jest ta kampania, której pierwszy klip zaprezentujemy dzisiaj. Dziękuję. Dopiero to uratowało Maxa od ciągłych napadów padaczki. Wcześniej miał ich kilkaset dziennie. Lekarze nie dawali już nadziei. Dopiero to przywróciło mojego syna do życia. Glejak czwartego stopnia prawie mu je odebrał. Dopiero olej z konopi dał poprawę, a próbowaliśmy wszystkich dostępnych leków. Lekarze w końcu dają nadzieję. Według polskiego prawa oni są przestępcami, bo chcieli żyć albo ratować swoje dzieci. Czy to jest w porządku? Dopiero to uratowało Maxa od ciągu... No właśnie, proszę Państwa, czy to jest w porządku? To na pewno nie jest w porządku. Tych ludzi, których mogliście zobaczyć teraz w klipie, to są postacie autentyczne. To są rodzice dzieci, które są leczone i były leczone przetworami z konopi. Wystąpiła tam mama Maxa Gudańca, który jest pierwszym polskim pacjentem leczonym właśnie, który był leczony w Centrum Zdrowia Dziecka medyczną marihuaną. Ten projekt z niewiadomych powodów przerwano. Syn Huberta wyleczył się z glejaka lekoopornego, na którego konwencjonalna medycyna postawiła krzyżyk, nie dawała mu żadnych szans. Dziecko Pauliny ma również lekooporną padaczkę, leczoną marihuaną i tylko to w tym przypadku pomaga. Wszyscy ci ludzie zagrożeni są w Polsce karą do 15 lat więzienia, jeżeli będą chcieli przemycać olej z konopi czy sam susz celem ratowania swoich najbliższych. Po prostu ta sytuacja musi się zmienić jak najszybciej. Czy ktoś z Państwa ma do nas jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję.